Cześć! Cześć. Nie mam się w co ubrać. Nie mam sobie, nie mam Dzień butów. Dzień z życia kobiety, nie mam się w co ubrać. Nie mam butów. Co ja teraz zrobię? Co tu wybrać? A normalnie buty jak w bucikowie. Idę poszukać naszego selfie sticka do aparatu. A mówi się, że to na kobiety trzeba czekać. A ja czekam, Waucie, czekam, gotowa. Na do drogi. I chyba się nie doczekam. No, jedziemy do TK Maxa, ponieważ ja chcę rozejrzeć się za strojami kąpielowymi. Może coś mi się uda fajnego znaleźć. I przy okazji pojedziemy też do jednego centrum handlowego, ponieważ tam jest Sephora, a mi kończy się już mój szampon. I tylko w Sephorze go można dostać, więc przy okazji połazimy, zobaczymy co tam nowego po przecenach świątecznych. Bo na Boxing Day, uwierzcie mi, nie chciało nam się jechać, bo jest szok. O, idzie! Co? Idzie, zobaczcie. W końcu. Bo ileż można czekać. O. I poszedł. No i jest. A mówią, że to na kobietę się czeka, nie? A ja już siedzę 5 minut w aucie i czekam. 5 minut siedzisz w aucie od 2 minut. Chcesz wracać na piechotę? Nie, mogę zostać w domu jeszcze. A, i jeszcze jedziemy odebrać paczkę, bo wczoraj przyszła, ale nie było nas w domu. Zostawili nam, nie zostawili nam na pod drzwiami. Tylko musimy odebrać na poczcie, że podjedziemy na pocztę odebrać paczkę. A, widzę, wzięła? Dało nam się zaparkować. Też nie było łatwo, nie? Nie było łatwo, byśmy pojechali tam, gdzie nie ma parkingu przygodne. No. A dużo ludzi, bo tutaj jest ten basen blisko. Mhm. A tu będzie Autastic Park dla psów. To? No, Autastic New Dog Park. Fajnie, pieski będą miały się gdzie wyszaleć. Będzie a teraz idziemy na pucz. Która jest zamknięta. Nawet nie gadaj. Zdenerwowania. Po pocałowaniu klamki przystępujemy do kontynuowania podróży. No, fajnie się dowiedzieć, że na awizo jest napisane, że mogę dzisiaj odebrać paczkę, a przyjeżdżamy i dzisiaj jest zamknięte, akurat dzisiaj. Wczoraj i jutro będzie otwarta, ale akurat dzisiaj nie. Po co w ogóle pisali na awizo, że można odebrać dzisiaj paczkę? No nic, dobra, to jedziemy dalej. A to nagraj mi ten sklep, a to jest Banning Warehouse i to jest jedyny sklep, jako ja, jako facet, mam kartę zniżkową. Banning Warehouse! I tu sprzedają... Budujesz, remontujesz, urządzasz. Tak. To jest taki... Budowlany, jak Castorama w Polsce, albo... Leroy Merlin. Tak? Jak to się mówi. No, Castorama w Polsce jest taka. No, ale nie wiedziałem, że Leroy Merlin jest budowlany. Leroy Merlin? Aśmy się wcieli. No, dobra, to teraz jedziemy sobie dalej. A ty nie chciałaś tu zrobić Chemist Warehouse? Nie. Tego chcesz. Idziemy do TK Maxa. Zobaczymy, co mają w TK-u. To już jest chyba czwarty TK, którego odwiedzamy. No.
Ale idziemy na zakupy. No jesteśmy tu dlatego, że mi się dzisiaj nie chciało iść do pracy. Leniuszek. Ileż można chodzić po sklepie? Jakoś dzisiaj buty nie robią odcisku, nie? O dziwo, te same co ostatnio. No. Ale przynajmniej kupiliśmy to, co mieliśmy kupić. Jedziemy. I nie tylko. Jedziemy do domu. Teraz jesteśmy w męskim królestwie. Wybieramy, przebieramy, co my tutaj mamy. Tyle godzin chodziliśmy w TK Maxie, w Sephorze. To nawet przyjechałaś bez proszenia. W tej Wicie Jonesie, w Majerze. No to już się nic nie będę odzywała. Ja przyjeżdżam do jednego sklepu i kupuję wszystko. Co? Zawiasy. Dobrze, już wiemy, co kupujesz. Wszystko. Po prostu. I tak teraz sobie myślę, jak to jest patrzeć, jak kobieta wybiera w tysięcznym sklepie tą samą rzecz. Też taką mam skupioną minę, jak wybieram? Nie, myślę, ile sztuk. Aha. Wezmę dwie, bo czasami potrzeba dwa. Ale jak ja chcę kupić dwie bluzki albo dwa kremy, to mówisz na co ci to? Ale to się wszystko zwraca. Przyda się. No, tak to właśnie wygląda. O, klamki na przykład, jakby kto chciał sobie kupić do domu, na przykład palmę, o, palmę de Majorkę. Pędzel do demakijażu. Pędzel do makijażu, o. My wróciliśmy już do domu. Mieliśmy jechać tylko na chwilę, wszystko pozałatwiać i wrócić do domu. I tak naprawdę od godziny 12 jest godzina 18. Nie było nas w domu, no ale jak wiecie, z jednego sklepu do drugiego. Także zakupy porobione. TK Maxx. Idę sprawdzić, czy coś dzisiaj do nas nie przyszło. Skrzynki, bo może jakie listy przyszły, a my nic nie wiemy. No. Świeci mi się cała twarz z tego gorąca. Nie? Tak. U, jak słońce daje. Pusto. Pusto, nie ma nic. Jeszcze zobaczyć, czy coś nam nie wrzucili, bo czekam na kilka przesyłek. Nie lubię tam zaglądać, bo tam jest dużo pająków i nie wiem, czy nam czasami czegoś tam nie wrzucili. No. Także pogodę mamy dzisiaj ładną. Taką, o, świeci ładnie tam słońce, jeszcze nie zaszło, zaraz będzie zachodziło. Więc już nic z mojego biegania. A, wymówki, wymówki. No i miałam jeszcze sobie jakiś obiad zrobić, ale tak naprawdę chybaśmy się już najedli. Oj! I chyba nie będziemy robili obiadu. Ale może pochwalisz się, co kupiłeś? A może nie? A może tak? Zobaczmy. Dawaj szybko na żywo. Dawaj, na żywca. Wszystko. To też pokazujesz? Haha, nie będę przymierzał. No pokaż. Jedną rzecz, jaką mam, to już mam na sobie, to jest taki biustonosz. Następnie w TK Maxie kupiliśmy poduszkę. Poduszki. Jasna to jest ja, a ciemna to jest ona. Ciemna strona mocy to jestem ja. To jest. Dobra, dwie poduszki. Szampon do włosów. Szampon do włosów, który serdecznie Wam polecam, bo już jest drugie opakowanie i jest naprawdę super. Ja go kupuję w Sephorze. I Cię głowa po nim nie swędzi. Włosy są naprawdę bardzo fajne.
Tutaj kosztował 45 dolarów. Następnie moja bluzka do biegania, taka żeby była nie na ramionczkach, zwykła. Dobrze, bluzka, będziecie bluzka. Widzieć pewnie. No i dobra, raz, dwa, trzy. A teraz zakupy dla ciebie. Zwykła polówka Agi, w TK Maxie. Będziesz mogła skomentować, będę miała nową koszulkę. Czekaj, a cena? Cena w TK Maxie... 25. Cena w TK Maxie 25 dolarów. Moja koszulka kosztowała 14, chyba 90, a poduszki 40 chyba dolarów. Tak, za dwie. A koszula MK Michael Kors, biała. Biała w kropeczki. Z 80 na chyba 50. Tak, 50 baksów. I druga koszula lniana, Taylor & Hunt, cokolwiek, Slim Fit, kolor Tiffany, Taylor & Hunt, Slim Fit. Slim Fit, bo ty jesteś taki Slim Fit. A jaka cena? Nie wiem, jaka cena nawet była. 40 dolarów. Lniane. Lniane. No i tyle. No i tyle, co kupiliśmy, więc nie było nas 6 godzin, a kupiliśmy kilka tylko rzeczy. No, mieliśmy jeszcze paliwo do auta. Tak, także my zaraz zabieramy się za robienie... O, nasza suszarka na pranie. Za robienie obiadu. No. Takie nam się udało kupić poduszki. Nie zapakowane. Fajnie, że można je też wymieniać, więc... Będą duże poduszki, a przy okazji też, o, gdzie? Z przodu, jednej strony są takie, a z drugiej strony takie, o, hop. I z tej strony damy tą poduszkę. I fajnie. I będziemy za chwileczkę robili obiadek. Chyba, że mi się jutro znowu nie będzie chciało. No, ja wam nie mówiłam, jak on dzisiaj rano bidny wstał do pracy. Przychodzi, wstaje do pracy, przychodzi do mnie, kładzie się z powrotem i mówi tak. Nie mogę otworzyć oczu, muszę się jeszcze położyć. Tak się położył, że zasnął i nie poszedł do pracy. A zobaczcie, jak ja się strasznie świecę po całym dniu. W środku mamy apokalipsę mrówek w środku w domu. Tak? Tak. Idę zobaczyć, bo jakieś mamy apokalipsę mrówek w domu. Tu, tu. No właśnie przed chwilą mieliśmy inwazję mrówek. Nie wiem skąd. I nie wiem jak, może jakaś burza idzie. A za chwilkę biorę się za, jak mówiłam, robienie obiadu jakiegoś. Muszę złożyć tą od prania. I tyle. I będziemy się z wami żegnać. I myślę, że do następnego filmiku. Pisaliście, żebyśmy więcej na temat Australii nagrywali, ale co chcielibyście wiedzieć? Piszcie na dole. Na dole. Dobra. Trzymajcie się cieplutko, do następnego filmiku.